Złotowłosa i rodzina Pand. Dawno, dawno temu, w najpiękniejszej części lasu stał mały domek. W tym domku mieszkała dziewczynka o blond włosach. Nazywano ją Złotowłosa. Złotowłosa była bardzo słodka i wszyscy bardzo ją kochali. Ale ta urocza dziewczynka może czasami być bardzo niegrzeczna. Raz, dwa, trzy... O nie! Złotowłosa przypadkowo zrzuciła ciasto, które przygotowała dla niej jej mama. Złotowłosa, teraz na śniadanie będziesz musiała poczekać. Muszę upiec teraz nowe. I jeszcze jedno, nie wychodź z ogrodu i nie idź do lasu bez pozwolenia. Bądź grzeczną dziewczynką. Złotowłosa bardzo się nudziła, czekając na śniadanie. Jeden cichy krok w stronę lasu, dwa kroki. Nie, trzy kroki. Co się stanie, gdybym poszła jeszcze trochę? Podczas gdy jej mama była zajęta w kuchni, Złotowłosa robiła krok za krokiem. Wyszła z ogrodu prosto do lasu. W głębi tego lasu stał bardzo ładny bambusowy dom. W tym domu mieszkała urocza i słodka rodzina Pand. Był tam wielki tata Panda, średnia mama Panda i mała Panda. Mama Panda wstawała rano przed wszystkimi i przygotowywała na śniadanie bambusową kaszkę z wanilią. Tata Panda obudził się, czując słodki zapach dochodzący z kuchni. Potem poszedł obudzić małą Pandę. Jednak mała Panda, która tak bardzo uwielbia spać, nie mogła się obudzić. Ale nie mogła się oprzeć cudownemu zapachowi kaszki i wreszcie się obudziła. Rodzina Pand siedziała razem przy stole. Zaczęli jeść bambusową kaszkę przygotowaną przez mamę Pandę. Ale kaszka była bardzo gorąca. Mamusiu, tatusiu, może pójdziemy pospacerować po lesie, aż nam ostygnie. I możemy zebrać więcej bambusa i przygotować jedzenie na wieczór. Rodzina Pand zostawiła posiłki na stole i wyszła po bambusy. Tymczasem kolorowe motyle otaczały Złotowłosą, która bawiła się w lesie. Jak piękny jest ten las! Spójrzcie na te motyle! Złotowłosa nadal biegła w głąb lasu, próbując podążać za jednym z motyli. I wreszcie zgubiła się wśród ogromnych drzew. W miarę upływu czasu była zmęczona i bardzo głodna. Już prawie się rozpłakała, ale nagle trochę dalej ujrzała bambusowy domek. Z radością podeszła do domu i zajrzała przez okno. Zobaczyła w środku trzy miski z jedzeniem. Podekscytowana podeszła do drzwi i zapukała trzy razy. Drzwi nie były zamknięte i otworzyły się, kiedy zapukała, a Złotowłosa była bardzo głodna. Hej, jest tu kto? A tam, w jednej dużej misce, jednej średniej misce i jednej małej misce była bambusowa kaszka. Ponieważ była bardzo głodna, chciała zjeść kaszkę z największej miski. Ale kiedy chciała jej spróbować, okazało się, że jest bardzo gorąca. Uff! Au! Au! Ta kaszka jest za gorąca! Więc spróbowała kaszki w średniej misce. Kaszka jest zimna, w ogóle mi nie smakuje. Potem z małej miski wyjęła łyżkę bambusowej kaszki. Niam! To
danie nie jest ani za gorące, ani za zimne. W sam raz dla mnie. Złotowłosa zjadła całą kaszkę z małej miseczki. Chciała pójść i usiąść przy kominku, żeby trochę odpocząć. Tutaj również zobaczyła trzy różne fotele. Najpierw spróbowała dużego drewnianego krzesła. Ach, to siedzenie jest zbyt twarde i gorące, bo jest za blisko kominka. Następnie usiadła na średniej wielkości różowym fotelu. O, to siedzenie jest zbyt miękkie. Tym razem Złotowłosa usiadła na małym czerwonym foteliku tuż obok niej. O, ten jest bardzo wygodny, idealny dla mnie. Ale właśnie wtedy maleńki fotelik rozleciał się na kawałki. O nie, może lepiej pójdę i położę się na chwilę w łóżku. Złotowłosa weszła do sypialni bambusowego domku. Tutaj też były trzy łóżka, jedno duże, jedno średnie i jedno małe. Złotowłosa najpierw położyła się na największym łóżku. To łóżko jest bardzo twarde, a poduszka ogromna. Więc wskoczyła na średnie łóżko, ale było zbyt miękkie. Potem wskoczyła na najmniejsze łóżko. Och, to łóżko jest świetne. Och. Poduszka też jest taka wygodna. Złotowłosa zasnęła w najmniejszym łóżku. Rodzina Pant, która poczuła, jak szybko minął czas podczas zbierania bambusów w lesie, w końcu wróciła do domu. Zaraz po wejściu wszyscy chcieli usiąść i zjeść śniadanie. Ale przy stole czekała na nich niespodzianka. Ktoś skosztował mojej bambusowej kaszki. Mojej kaszki też ktoś skosztował. Moja bambusowa kaszka. Wszystko zniknęło. Rodzina Pant wstała i zaczęła się rozglądać. Ich uwagę przykuły siedzenia przy kominku. Ktoś siedział w moim krześle. Spójrz, stoi w innym miejscu. W moim fotelu też ktoś siedział. Ktoś też usiadł na fotelu i go zepsuł. Rodzina Pant z zaciekawieniem poszła do sypialni. Ktoś spał na moim łóżku i opuścił poduszkę na podłogę. Ktoś skakał po moim łóżku. Mamo, tato, ktoś leży teraz w moim łóżku. Mama Panda i tata Panda rzeczywiście widzieli, że ktoś śpi w łóżku ich dziecka. Kiedy tata Panda podniósł pościel, Złotowłosa natychmiast się obudziła. Kiedy zobaczyła przed sobą trzy wielkie pandy, bardzo się przestraszyła. Kim jesteś? Dlaczego śpisz w moim łóżku? Przepraszam za to wtargnięcie do waszego domu. Zgubiłam drogę w lesie, więc weszłam do środka i zjadłam trochę kaszki. Potem zasnęłam. Proszę, nie gniewajcie się na mnie. To nieładnie włamywać się do cudzych domów, mała dziewczynko. Poza tym twoja rodzina musi się bardzo martwić o ciebie. Zabierzemy cię do domu. Rodzina Pant znała bardzo dobrze każdą leśną drogę. Więc w mgnieniu oka znaleźli dom Złotowłosej. Mamusiu! Kochanie, moja droga córeczko, szukaliśmy cię wszędzie. Obiecuję, że nigdy nie opuszczę ogrodu bez pozwolenia. Rodzice Złotowłosej podziękowali rodzinie Pant za odprowadzenie ich dziecka do domu. Od tego czasu Złotowłosa i mała panda stali się bardzo bliskimi przyjaciółmi. A teraz Złotowłosa pyta swoją mamę o pozwolenie i często odwiedza rodzinę Pant, więc od tamtej pory nigdy nie zgubiła się w lesie. Ponieważ jej najbliższy przyjaciel, mała panda, był zawsze z nią.